Dzisiejszym piątkowym popołudniem przechadzam się po Huaihai Road. Jest cieplej niż pokazywała pogoda, prawdopodobnie dlatego, że świeci mocno słońce i dlatego jestem taka prześwietlona. Nie miało świecić słońce, a świeci. Środek tygodnia na Huaihai Road, jak środek tygodnia na Huaihai Road, znaczy dzień pracujący. Jest mnóstwo turystów, bo Huaihai Road to jest taka dosyć mocno turystyczna ulica. A jako, że na Huaihai Road jest mnóstwo takich punktów, które sprzedają jakieś tradycyjne szanghajskie rzeczy i są to one otwarte od 40 lat, znaczy chwalą się taką tradycją, to mnóstwo osób przychodzi tu się po prostu ustawiać w kolejki, żeby dostać, żeby na coś poczekać 2 godziny i to kupić. Wiele z tych osób zastawia po prostu chodniki, idziecie chodnikiem, po czym nagle tak 40 osób stoi w kolejce po coś i jest to upierdliwe, aż dziwne, że jeszcze nic z tym nie zrobili, ale ja nie jestem tutaj dzisiaj po to. Ja poszukuję popularnych szanghajskich przekąsek. Zaliczyłam już dzisiaj 2 wpadki, wysiadłam na złym przystanku, po czym kiedy już poszłam do dobrego przystanku, to okazało się, że nie ma tam już lokalu, który sprzedawał bardzo dobre jodłędzy, które jadłam w zeszłym roku. I szukam teraz innego. Miało być jodłędzy, nie ma jodłędzy. Mam nadzieję, że zaraz będzie. Razem z szanghajskim plackiem cebulowym. Jeżeli są tu jakieś osoby, które nagrywają vlogi na ustawieniach manualne kamery, idąc, to wiedzą, jakie to jest upierdliwe, kiedy zmienia się w pewnym momencie światło, bo na przykład słońce wychodzi zza chmur i nagle macie cały przypalony. Pogoda nam się zepsuła w przeciągu ostatnich 15 minut i teraz nie ma już słońca, więc przynajmniej twarzy nie mam takiej przepalonej. Mamy to. Udało mi się wreszcie dostać jodłędzy po nadłożeniu 2 km pieszo. Ale ja myślę, że to jest tego warte. Czym jest jodłędzy? To jest taka babeczka. Tłusty bloch. To jest dobre jodłędzy. Jodłędzy to akurat nie jest tradycyjny szanghajski przekąska. To jest to taka chińska rzodkiewka, utarta i usmażona na głębokim tłuszczu w takiej panierce. W ogóle słowo jodłędzy, jak chcecie dla Chińczyka brzmieć bardziej wiarygodnie, że mówicie dobrze po chińsku, użyjcie jakiegoś słowa jodłędzy. Więc jak macie znajomych Chińczyków, to kiedyś im powiedzcie, że chcielibyście zjeść jodłędzy i oni będą tacy zaskoczeni, że znacie słowo jodłędzy. Przynajmniej w moim przypadku tak było. Dużo tłuszczu, rzodkiewka, panierka taka chrupiąca. Na ciepło to jest dobre, no to co oni mi sprzedali, to nie było świeże, bo oni tego nie robili, jak ja to zamówiłam, tylko to już było gotowe, ale i tak jest dobre. Oczywiście jest to wegetariańskie, nie ma tu mięsa, więc bardzo dobra opcja, żeby coś wcisnąć, tak wiecie, z ulicy sobie kupić. W Szanghaju jodłędzy tutaj w centrum kosztuje 4 RMB, czyli około 2,20. Na obrzeżach oczywiście będzie taniej, w mniejszych miastach oczywiście będzie taniej. Widziałam nawet jodłędzy po 1 RMB w mniejszych miastach, więc spokojnie znajdziecie taniej. Bardzo dobre, dużo jest takiego umami smaku w tym, więc jodłędzy. No i mamy teraz tutaj placek cebulowy. To jest tradycyjna szanghajska przekąska. Okrągły placek cebulowy, ciasto i cebula. Właściwie to nie tyle cebula, co ten liść szczypiorek. O! Moim zdaniem to jest taki sobie, bo na ciepło by był lepszy, a on już jest taki trochę... Jodłędzy było lepsze, ale ten placek cebulowy też jest niezły i też jest tłusty. Bardzo tłusty. I też kosztował 4. 2,20 zł około. O, ale tam dużo wrzucili tego szczypiorku do środka. To jest tradycyjna szanghajska przekąska. Jeżeli szukacie w Szanghaju tradycyjnej szanghajskiej przekąski, to tylko to. Dostawca, właśnie Mino, niebieski. Są zawsze niebiescy albo żółci. Ja nie wiem, z czego to jest dokładnie zrobione, bo ja się nigdy nie zagłębiałam w przepis tego, ani jodłędzy, więc nie powiem wam dokładnych składników, ale są na pewno przepisy w internecie, zarówno na placek cebulowy, jak i na jodłędzy. Ja nie wiem, czy po angielsku jest w ogóle jakaś nazwa na jodłędzy, więc musicie sobie sprawdzić. Zwijamy się dalej na kolejne rzeczy i na kawę. Teraz jesteśmy już w innym miejscu, ale niedaleko. Wchodzimy w Jiaxiang Road. Taka ulica, ona się zaczyna tutaj, bo tam jest Tizi Lukou.
czyli skrzyżowanie T. Po chińsku się mówi T z luką. I tam, w tamtą stronę, jest takie okienko, które sprzedaje wegańskie bałzy, czyli takie bułki na parze. Oni mają też inne rzeczy, między innymi siomę, ale chciałabym zjeść wegańskie bałzy. Ostatnio jak tam byłam, to mi pani sprzedawczyni powiedziała, że wegańskich bałzy już nie ma i były tylko takie z czerwoną fasolą. Nie. I jakieś takie szoma jest dziwne na dzień, więc... No. Kawiarnia Tequila Espresso. Przyjdziemy tu później. Dostałam dwa ostatnie. Tutaj to jest. Pani oczywiście zapakowała ekologicznie w plastik. Jest mi trochę głupio, bo szłam tu chodnikiem i przede mną się wlokła taka babcia z dzieckiem na jakimś skuterku. Ona pchała ten skuterek i z tym dzieckiem. I ja wyprzedziłam tą babcię z tym dzieckiem. I dostałam te sucaj, bo poszłam, mówię, pani, daj dwa. I ona mi dała dwa, po czym przyszła ta babcia z tym dzieckiem i ta kasjerka mówi, nie ma już. I myślę sobie tak, ups. Czy to są ostatnie dwa? Przepraszam, ale ostatnie dla mnie zabrakło, więc tym razem mam prawo. Dobra, mam moje wegańskie bałdy, które układałam jakiejś babci z dzieckiem. Babcie i dziecku. Ja wiem, że to może brzmieć okrutnie, ale byłam pierwsza. W zasadzie to. Tu w środku jest taka zielonina, jakaś sałata oraz tofu oraz jakieś kawałki grzybów. Trochę to smakuje tak słodkawo. To jest ta różnica pomiędzy tym, a takim zwykłym mięsnym bałdy, które można dostać praktycznie w każdym convenience store, czyli no w każdym sklepie. Wegańskie bałdy ani bałdy w ogóle. To nie są tradycyjne szanghajskie przekąski. Bałdy w zasadzie można dostać wszędzie w Chinach. Prawie że. A bałdy to jest oczywiście ta taka bułka na parze, taka z nadzieniem jakimś w środku. Kiedy robiłam swój wegański challenge, bo to była jedna z niewielu rzeczy, które mogłam sobie zjeść tak bez niczego. Znaczy, że pasowało do mojej diety, więc chciałam sobie zachować to na później, ale widzicie, ono tak się... Ono lubi się psuć, więc najlepiej zjeść je od razu. Mega spoko. Nie powiedziałam, za ile były te bałdy. Były po 3 za 1, ja za 2 zapłaciłam 6, czyli za 1 jest jakieś złoty 60. Niestety tequila espresso już była zamknięta, jak tam próbowałam wbić, więc jestem w innym miejscu, w innej kawiarni, która jest też tutaj niedaleko i słynie z ponoć najlepszego tiramisu w mieście. Nazywa się In Dough We Trust, czyli wierzymy w ciasto. Wierzymy w ciasto. Czy może być to najlepsze tiramisu w Szanghaju? Nie wiem, nie jadłam wszystkich. Ale na pewno jest ono inne niż wszystkie inne, jakie tu jadłam. To jest dobre. Czas na kawę pierwszą dzisiejszego dnia. Dzień kończymy na Yunkan Road. Tutaj niedaleko jest ta kawiarnia Dziura w ścianie. Dokładnie tam z tyłu. Z niedawnego mojego vloga. Takiego, który nakręciłam tutaj, niedaleko. I to tyle na dzisiaj. Ja się najadłam, napiłam kawy i wracam teraz do domu, bo pogoda się psuje, robi się coraz zimniej i coraz ciemniej. Jest około 17, zaraz będzie się już ściemniać. Zresztą ta dzisiejsza pogoda była taka strasznie zdradliwa. Raz świeciło słońce, po czym się zrobiło zimno. Na szczęście nie padało. Na dzisiaj to by było tyle. Piszcie, czy chcecie więcej jedzenia. Jeżeli tak, to będzie. Zapraszam też na mój Instagram. I na razie, do kolejnego. Love is love. Love is love.